Odpowiedź pozwolę sobie podzielić na dwie części, bo o ile nie wiem centralnie, ile tych miast jest, bo opieram się o wyniki regionalne. Więc tak, w województwie lubelskim aktualnie mamy 6 miast, do których nie dochodzi kolej pasażerska. Jest to Poniatowa, Opole Lubelskie, Janów Lubelski, Kraśnik i Kraśnik Fabryczny i Łęczna. Jeśli chodzi znów o finansowanie, jest to pomysł ogólnopolski i jako trzecia droga chcemy do końca 2040 roku przeznaczyć na to 140 miliardów złotych.